kupując takie fajerwerki, zwracajmy uwagę, gdzie to kupujemy, w jakich punktach. Staramy się kupować w sprawdzonych punktach. Czytajmy również instrukcję obsługi. W tej instrukcji będzie bardzo jasno wskazane, jak i w jaki sposób odpalać, na jaką odległość się udać po zapaleniu takich fajerwerków. Oczywiście pamiętajmy o tym, żeby nie odpalać fajerwerków w pomieszczeniach zamkniętych, na balkonach i w pomieszczeniach, gdzie może to spowodować zagrożenie pożarowe. Bardzo często przy nieumyślnym odpaleniu takich fajerwerków dochodzi do pożarów. Czasami te fajerwerki spadają na balkony, jakieś do okien. W takiej sytuacji dochodzi do pożaru, no i oczywiście później dochodzi do tragedii. Fajerwerków oczywiście nie można sprzedawać dzieciom. Dzieci nie mogą bawić się takimi fajerwerkami. Na pewno apel do rodziców w przypadku próśb dzieci, nie dawajmy tym dzieciom tych fajerwerków, ponieważ jest to bardzo duże zagrożenie i w rękach małych dzieci grozi to niebezpieczeństwem nawet utraty rąk. Jeśli dorosły zaczyna odpalać takie fajerwerki, sprawdźmy, żeby te dzieci nie stały w pobliżu tych odpalanych fajerwerków. No i starajmy się odpalać te fajerwerki w bezpiecznych odległościach i to domów i oczywiście osób postronnych. Też zwracajmy uwagę, że w przypadku odpalenia i nie dojścia do wybuchu takiej fajerwerki, starajmy się nie podchodzić natychmiast do tych fajerwerków, ponieważ zdarzają się takie sytuacje, że po pewnym momencie dopiero ta fajerwerka odpala, co stanowi bardzo duże zagrożenie dla naszego życia.